Cześć kochany, kochana. Jak się czujesz? Co tam u ciebie? Co tam u ciebie w tym twoim życiu? W końcu odświeżony po tych 11 godzinach właściwie pracy. Odpoczynek. A nagrywam się, bo miałem mnóstwo zapytań odnośnie ogniska, które jeszcze nie było w tym roku organizowane. No i właśnie pragnę zorganizować pierwsze takie ognisko. Pierwsze ognisko, które będzie w tym miejscu bez żadnych używek, bez alkoholu, bez papierosów, bez narkotyków. Więc jeśli jesteś uzależniony od czegokolwiek, to nie jest ognisko dla ciebie. I to mówię od razu. Także nie nastawiaj się, że coś przejdzie. Ale jeśli chcesz mi pomóc po sprzątaniu raju, bo musimy zrobić wielkie sprzątanie raju po tym remoncie dachu, przeorganizować troszkę dom, poprzenosić niektóre rzeczy, wypielić pole z konopią siewną, można sobie zrobić zdjęcia. Także jeśli chcesz mi pomóc w tym, to zapraszam ciebie do tej przestrzeni. Możesz wziąć swój namiot, możesz pomóc mi w sprzątaniu domu, gdzie możemy zorganizować spanie eleganckie w pościeli czystej. Także nie ma z tym żadnego problemu. Proponuję jako formę wymianę 200 zł za to ognisko. Musi być przedpłata jakaś zrobiona wcześniej. No i razem przygotowujemy sobie jedzenie. Przywozisz coś dla nas, dla mnie, dla siebie. To nie musi być dużo. Kiedyś bywały tutaj ogniska bardzo duże, bo przyjeżdżało 50 osób, 30. Działo się bardzo. Nieraz to wychodziło spoza kontroli jakiekolwiek, także nie ma możliwości jakichkolwiek używkach. Chodzi o to, żeby razem pobyć ze sobą, nawet osobno w ciszy, razem popracować wspólnie, podziałać, coś porobić, wyłączyć się z tego pędu życia, który masz na co dzień na pewno, wyłączyć się z gonitwy, którą masz w swoim życiu. I zobaczyć, jak może wyglądać życie inne. Nie musi być twoim życiem to życie, ale może być to inne życie. I jeśli jesteś po prostu nastawiona, nastawiony na to, żeby coś zobaczyć, coś zmienić, to zapraszam ciebie do tej przestrzeni. Ja podchodzę do bardzo dużego projektu tworzenia tej wioski, ogromnej współpracy z międzynarodowej. Już zgłosiłem się jako gospodarz do dużego projektu, gdzie będą przyjeżdżali wolontariusze z wielu krajów, z całego świata właściwie. Gdzie będzie nie tylko wymiana kulturowa, ale również językowa. Chcę, żeby poznali też osoby ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Hiszpanii. Też wiele osób chciało przyjechać właśnie do mnie. Także nie tylko będą osoby na pewno z Polski, ale też myślę, że z całego świata. Za niedługo. To jest bardzo duża sprawa, bardzo duży projekt. Cieszę się i bardzo dziękuję za tym osobom, które wsparły mnie w zrzutce, bo to jest ogrom pracy, ogrom materiałów budowlanych. Dalej to wszystko trwa i będzie trwało pewno jeszcze z kilka lat, żeby udźwignąć cokolwiek. Mam też nowe pomysły w głowie, ale to już myślę, że to już jest przyszłość. Także w przyszły piątek myślę, że macie czas, żeby się zastanowić. Bardzo dużo czasu jest to, żeby się zastanowić, gdzie chcecie spędzić następny weekend. Wiem, że niektóre osoby dalej uczestniczą w festiwalach, bawią się i udają, że jest wszystko super. Dobrze, bardzo dobrze. Niech się bawią, niech poszukują wiedzy, ale myślę, że fajnie by było też, jakby weszli bardziej głębiej w siebie. No i tu właśnie chodzi o to właśnie odosobnienie. Tu jest dużo miejsca, żeby poczuć to odosobnienie. Są lasy, jest dużo przestrzeni, jest z dala od ludzkości właściwie. Wkoło są lasy, gdzie jest mnóstwo zwierzyny, grzybów. Cudowne miejsce. Także zapraszam ciebie do mojego raju. Być może stanie się też twoim rajem. Wszystkiego dobrego. Osobom zainteresowanym, które będą chciały uczestniczyć w tym wydarzeniu, no, w prywatnej wiadomości wszystko udostępnię, żeby mogły się tutaj znaleźć. Z pełnym szacunkiem dla mnie i dla tej osoby, która chciałaby tu przyjechać.
Także zapraszam rodzinnie, ze zwierzętami, które są ułożone i potrafią się bawić, a nie gryźć. Tak samo z ludźmi, którzy potrafią się wspólnie bawić, bez używek i nie gryźć się. Bo konfliktów nam już nie trzeba. Myślę, że tyle konfliktów, co już tworzą aktorzy polityczni, różni inni, z których się już dawno wyłączyłem, to już nam wystarczy w zupełności. Także jeśli czujesz, że to jest coś dla ciebie, to zapraszam cię do tej przestrzeni. Nie przepracowujemy się. No spokojnie. Tak, żeby po prostu każdy mógł zrobić coś, jakąś dołożyć cegiełkę do tego. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Pa, pa.